No i cyk, Kawasaki bez kompresji, rozebrany. Wszystko wyszło, no ale górę trzeba było rzucić. Co do korby, to jeszcze nie patrzałem, ale jest Vossner. Nie wiem, kiedy był zmieniany. Chcę tu wszystko ładnie poczyścić dopiero. No ale na pewno jakieś świeże to nie jest, bo niby po remoncie moto. Dlaczego nie było kompresji? Proszę bardzo, głowica, tu mamy dziurkę. Widać, chyba widać. Wypalony zawór i gniazdo też na pewno. Także sobie miało gdzie uciekać. A ona już tak strzelała z wydechu bardzo i luzy niby były dobre, a no powodem pewnie było, że już była wcześniej mała dziurka i teraz już całkiem wypaliło. Także głowica pójdzie, o, tłok się obraca. Głowica pójdzie do zrobienia. I tu wpadnie prawdopodobnie komplet nowych zaworów, będzie musiał wpaść choćby stalówki, ale trzeba i no gniazda zrobić, no na, tak żeby to miało ręce i nogi. No a co do tłoka, no to też na pewno nie jest cylinder po remoncie. Czekaj, do światła, może gdzieś tu złapie coś. O. Zero jakiegokolwiek śladu. I to takie dosyć tu przerysowane fest. Gdzie tłok pracował, no na bokach wiadomo, tak nie, ale tutaj jest tragedia. Wstawię wam zdjęcia jeszcze. Bo ogólnie cylinder, tłok jest selekcji A. Mamy już 95-95 jest użycie. Znaczy jest selekcja A, a tu mamy już 500 z użycia. Także tłok zdecydowanie do wymiany też. Widać też po nim, że coś tu kurna się działo. No już na pewno swoje przepracował. A co do głowicy, no to będzie trzeba trochę poczekać, zanim się ją zregeneruje całą. No i tak to wygląda. Taki, myślę, dosyć krótki odcinaczek będzie. Chociaż jeszcze zobaczymy. Także ja sobie przehonuję, przygotuję cylinder. Pokażę wam jeszcze, jak to wyszło. A tłoka będę mierzył później, bo wezmę w domu, go pomierzę. Teraz zaczyna się chłodniej robić, żeby wszystko miało taką temperaturę jak trzeba. Chociaż jeszcze nie jest źle. Myślę, że w garażu i tak ciepło. No i tu jeszcze taka jamaszka jest. Blokuje skrzynię. No, na luzie jest, a blokuje w jednym tym. Jak mocno pociągniemy, to przejdzie, ale dalej nie chce. Także do rozpołowienia silnik. Robiłem generalkę w takiej jamaszce 250, ale młodszej. Tu jest starsza maszyna. Ale no też tu będzie roboty. Dobra. Działam, jak coś tam będę wiedział, się włączę. No i tak. Kawasaki 450. Bez kompresji. Nie wiem, co tam w tamtym filmie już mówiłem, się pogubiłem. Kompresji nie było, bo się ukruszył zawór. Ukruszył, wypalił. Wpadł tutaj do cylindra i no widać takie ryski, czy nie widać. Przerysował dosyć porządnie. Ja to honowałem, ale to jest za głębokie już. Nie wiem, jak to widać, pewnie słabo, ale porysował zdrowo, także a selekcja była. No ale cylinder już będzie śmietnik. Głowicy nie mam. Głowicę i wał już wysłałem do regeneracji. To wstawię wam tam foty głowicy, jak ten zawór tam był wypalony. Bo gniazda, wszystko. No i przy okazji, no bez sensu robić całą górę, pakować kasę, a dół jest w niewiadomym stanie, więc no generalka. Już mam wszystko porozbierane i no dosyć tu wyjdzie. Tu ten syf, to nie patrzcie, bo to było w smogu wszystko. Tym całym olejowym. Jakieś kawałki łożyska czy czegoś, nie wiem skąd to się wzięło, bo wszystkie łożyska były całe. Ale niezły syf tam był. Skrzynia w miarę wygląda. Sprzęgło, no tam się wiadomo zostawi. Także no remont, sporo kaski wyjdzie, bo pompy dwie do wymiany. Łożyska na cały silnik to już, tu już siedzą nowe. Już sobie przeprasowałem, tu są stare. Źle było. Nie pokazywałem tego, bo najwyżej w składanie sobie coś tam nagramy. Jakieś tam urywki, a rozbieranie to wiadomo, każdy umie sobie rozebrać chyba. Problem z łożyskami na skrzynie jest. Musiałem z oryginału zamówić, bo no nie szło dostać. Ciężko było dokupić nawet na necie. A chyba jedno łożysko takie na skrzynie 300 zł to duże.
Nowe auto, wiadomo, poszedł z Hobrodca, korba też będzie nowa. Także myślę, że niedługo mi to przyjdzie, to sobie złożę. Przynajmniej do wysokości cylindra. Cylinder też nowy z tłokiem. A na głowicę będziemy sobie już czekać po prostu, no bo to najdłużej zawsze trwa, ale jak sobie to ogarnę, ten silniczek do wysokości cylindra, to sobie za tą Yamaszkę już sobie tu porozbierałem. Silnik tak czy tak do rozpołowienia, skrzynia się gdzieś przycina na zdawczej. Także też nie wiem, co tam się podziało. Obstawiam, że też łożysko jakieś poszło i po prostu się zacina, bo jak mocniej przepchniemy, to idzie, staje w jednym miejscu. Także co, także tyle. Czekamy na wał. Jak będzie wał, to będziemy brać się za składanie.